Hej, tu Misia, moi drodzy, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj jest drugi dzień zawodu, właśnie przyjechaliśmy i patrzcie, tutaj w ogóle koreczkowa sytuacja. Już teraz Asia i tak ją naprawiła, bo tak naprawdę cztery warkoczyki się rozwaliły. No ale szybko naprawimy, żeby było pięknie. Ja czyszczę Quevedo, bo musiał mocno sobie spać, smacznie, bo jest cały w kipie. Już teraz nie, bo go w miarę oczyściłam, ale no jest brudasek niestety, także działamy, żeby go wyczyścić, żeby był piękny, lśniący na zawody. Działamy. Tutaj już naprawiłam sytuację. Piękne koreczki są zrobione. Tu warkoczyki dwa nam się rozwiązały. A tu jeszcze muszę poprawić. A Quevedko już czysty. Dzisiaj chyba wygodnie mu się spało. Tak. Quevedko, pokaż się. Pokaż, jakie masz śliczne koreczki. Proszę. Wszystkie koreczki naprawione i możemy działać dalej. Dzisiaj jest w ogóle zwykła LL-ka, z czego się bardzo cieszę. Ja tak za tymi dwufazowymi to średnio przepadam, więc oznacza to, że będzie 9 albo 10 przeszkód, więc trochę mniej niż 12 zawsze. Kławik nie gryzie się. No, więc będzie. Patrzysz, co tam u kumpla? U sąsiada? No, bo nie ma kontaktu z nim. No. Ojejku! Witamy, my się już tutaj rozkręcamy, w sensie stępujemy. Zaczyna się dopiero 70, z tego co słyszałam. Ale zobaczcie, że mamy piękny outfit. Nauszniki, eskadron, czatrak, kentaki, koszula, silver. Nie wiem, czy mnie słychać, bo jest wiatr, ale... No i bryczesy picker. Outfit check! Co tam, Quevedko? Jak wam dzisiaj pójdzie? Co powiesz? Będzie dobrze, coś myślę. Misia ogląda właśnie parkour. A my sobie stępujemy. Tak, chodzimy. Grzeczny jesteś dzisiaj, damy radę, tak? Jestem właśnie po oglądaniu parkouru i powiem wam, że jest o wiele przyjaźniejszy niż wczoraj. Co prawda ustawili takie falki, które trzeba dobrze pokazać koniu, żeby nie było jakiegoś wyłamania, ale ogólnie no, jest naprawdę spoko. Jest to konkurs zwykły, co oznacza, że będzie mniej przeszkód, także łatwiej do zapamiętania, właśnie ułożenie jest lepsze. No i mam bardzo dobre przeczucia. Czuję się dzisiaj bardziej wyluzowana z głową. Jakoś tak presja mi też z tej bani zeszła. Zobaczymy jak na rozprężalni. Ale będzie dobrze. Dwa przejazdy elkowe, elkowe nie czekają. Wiatr! Ale no będzie git. Teraz idę się napić. Asia stępuje Quevedo. No i będę wsiadać, rozprężać się. No i zobaczymy. Siema. Jestem. Dojechałem. Czapkę zgubiłem, więc mam Misi różową. No i co? Dzisiaj na czysto, nie? Wczoraj nie wywróżyłem. Biomet był niekorzystny. Tak to by poszło dobrze. Tu się kółnie rozprężają. Tu się Misia stępi. A tu ciocia moja na kamerze. Tu mama. A tu ciocia. Pozdrów widzów. Ciocia, pozdrów widzów. Pozdrawiaj widzów. Się już nie nagrywa. Będziesz puszczony. Patrzcie jeszcze co dziewczyny znalazły. Nie wiem czy będzie widać. Ale Bocian miał tam gniazdo najpierw. Ale przez to, że ma pisklaka, to przeniósł się na bardziej rodzinne, familijne gniazdo, trochę większe. Obsrał mnie ptak, znaczy Quevedo tutaj widać. Gówno. O nie. A ty masz różową czapeczkę. A to na szczęście. No i rozpoczynamy nasz pierwszy przejazd. Jak widzicie, tempo od samego początku jest fajne. Naprawdę Quevedo sam z siebie w końcu szedł. Ja tak naprawdę nie musiałam dużo robić. Tutaj troszeczkę spojrzał mi się na lewo, ale proszę bardzo, lecimy dalej w linii. Mamy trójkę już za sobą. Tutaj na czwórkę był dość ciasny najazd, który troszeczkę właśnie do lewej strony mi zjechał, ale i tak było w porządeczku.
Tutaj niestety za blisko i tyłem strącił szóstkę, ale no nic się nie stało, jechaliśmy dalej, dobre tempo było, mi się naprawdę dobrze jechało, co prawda te najazdy niektóre właśnie trochę mi spływał do prawej albo lewej, ale no tutaj się spojrzy na Kacpra w ogóle, bo Kacper stał i tym telefonem, wiecie, tak szeroko obejmował i tak spojrzał na Kacpra, ale jechaliśmy dalej. Mamy najazd na ósemkę kolorową, ładnie skoczył, tam były takie falki obok i się trochę tego obawiałam, ale Quevedo dał radę. No dobra, rozpoczynamy nasz drugi przejazd i powiem Wam, że jestem z niego naprawdę dumna. Ja jestem osobą, która rzadko mówi o sobie samej, że jest z siebie dumna, raczej jestem zawsze dumna z konia, a z siebie to wiecie, różnie bywa, ale spójrzcie, tutaj na przykład wykrzywiał się do lewej, w ostatniej chwili udało mi się go wyprostować, przez co linia jest jak najbardziej udana, tempo mamy dobre, tutaj poprawiłam nieco ten najazd na czwórkę, żeby było prosto, dobrze wszystko pasowało, tak samo na tą szóstkę udało się ładnie trafić i wszystko było tak, jak chciałam. Tutaj zrobiłam bardzo szeroki najazd na siódemkę. Przez to też skok był lepszy, tutaj już się też mniej patrzył na widownię, no i mamy jeszcze ósemkę, tutaj troszeczkę ten najazd ścięłam za bardzo, jakiś, nie wiem, wyścigowy po prostu vibe mi się włączył, ale no widzicie, cały parkour naprawdę poszedł dobrze. No i po parkurze oczywiście rozmowa z trenerką, co poszło fajnie, co jeszcze musimy poprawić, ale no byłam naprawdę zadowolona z tego przyjazdu. Ej, idę z moim mistrzem chodzić nóżki, ale jestem z niego tak dumna, dzisiaj było fajne tempo i ja, okej, nie robiłam najlepszych najazdów dzisiaj, z tym był troszeczkę problem, trochę za bardzo ścinałam, bo było tak, że no kto najszybciej ten wygrywał, troszeczkę we mnie taka konkurencja się, wiecie, odpaliła, jak już widziałam, że idzie i jest dobrze, ale poza tym super, tak naprawdę ta zrzutka pierwsza była taka trochę przypadkowa, on puknął, i w ogóle myślałam, że nie zrzucił w końcu, ale zrzucił, ale no, jeden na czysto, a jeden ze zrzutką, nie ma co. Najważniejsze, że nie było żadnych wyłamań, na rozprężeniu też nie dałam wyłamać i jesteśmy bardzo zadowoleni. Następne na pewno zawody też znowu LL, żeby jeszcze bardziej się wdrożyć, no a jak będą już kolejne dobrze, to myślę, że może spróbujemy znowu L-kę, ale dzisiaj głowa już dobrze była ze mną, bo no wczoraj była tragedia, a dzisiaj byłam na miejscu. Wszystko pamiętam z przejazdu, więc to też pokazuje, że oddychałam. W ogóle fajnie, bo są dzisiaj witki, mam dla nich naklej, się też na pewno ucieszą, więc zaraz do nich podejdziemy. Uwaga, dziewczyny dostaną limitowane naklejki. O, mamy jedno i mamy drugie. Także proszę bardzo. No pięknie wszedłeś, super! Ojej, tu! Kasia! Chcia rozpieszczać koni? Tak. Już co, wiem, że mogę, w danym momencie to rozpieszczam. Okej, no już jesteśmy na miejscu w Rio Grande i oczywiście tutaj naszych się już robi. I w ogóle to jest takie błogosławieństwo, jak stajnie jest ciepła woda i nie trzeba latać po całym ośrodku i szukać jej. Także dorzucamy tutaj piękne ciasteczko, jest prześliczne. I za jakąś chwilę dostanie Quevedo taki zestaw, bo naprawdę dzisiaj zasłużył. Robota była zrobiona perfekcyjnie, jestem mega dumna z niego. My już wszystko tak naprawdę ogarnęłyśmy, zrobiłyśmy, uwaga, pudełeczka, rozpakowałyśmy mini pakiet. Paka już tu jest na miejscu, możesz pokazać. O, wróciła do swojego boksu. Quevedo wrócił do swojego boksu i Paka wróciła do swojego boksu. Jeszcze trzeba mu rozplątać koreczki,
zrobię mu wcierkę, dostanie meszyk i to wszystko tak naprawdę. Jeszcze siatka z sianem jest do włożenia. Tak, przed chwilą uzupełniałam. Tak, to będzie po prostu misja dla pudziana, żeby ją zawiesić, ale dwie małe silne dziewczyny. Silne kobiety. Tak, prezentuje się pan i rokedzik. Afro w sumie bardziej. Po rozwiązaniu koreczków, fryzurka po prostu kozacka. Cudownie wygląda. 10 na 10 look. Moi drodzy, za to kocham Rio. Przyszłyśmy tutaj, proszę bardzo, festyn i pełno pysznego żarcia z grilla. I miałam już w ogóle od dawien dawna ochotę na taką kiełbachę chamską z grilla. Także cieszę się niezmiernie, ale mamy też góralski tutaj, taki wiecie, przysmak, czyli oscypek, który uwielbiam. Także jemy, zajadamy się. Nagroda dla nas, meszyk dla nas. Tak. Misia multitasking. Lodzik, meszek. Żeby nie pomylił i nie chciał ci zjeść loda. Ciasteczko tam jest, on wie. No. Jezu, jakie masz loczy. To i ten jeden odstający taki. No.